Dlaczego? Bo wczoraj, to już za chwileczkę odda Córnik. Wszystko sukcesem. Witam po raz kolejny. Dzień dobry, dobry wieczór, chciałam powiedzieć, bo ja jeszcze żyję wczorajszym wieczorem tak naprawdę. Tu jest ekspert, który wszystko wie o siatkówce. O! Prawie. A serwis teraz. Nie? Prawie dobrze. O, to tu się odbiło. Prawie dobrze, prawie też było dobrze w trzecim i w czwartym secie wczoraj, ale ostatecznie, ale ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, ale dobrze, wprowadźcie mnie, bo ja już się wyrywam. Oddaję tobie głos, Olu, głos eksperta, wczoraj widziała, oglądała, poza tym jak my wszyscy, no i teraz swoim okiem eksperta oceń to wczorajsze spotkanie. Ja myślę właśnie, ciężko mi jest okiem eksperta, bo ja wczoraj tak przeżywałam, że nie mogłam patrzeć na ostatnie piłki tak naprawdę, bo jak wszyscy wiemy, myślę, że ciśnienia wszystkich. Ja wyłączyłem, To ci powiem, jak się skończyło. 3-2 wygraliśmy. Nie no, fantastyczny mecz biało-czerwonych. Czekaliśmy na takie spotkanie, bo prawda jest taka, że złoto smakowało, powiedzmy. Już dwa razy smakowało. Smakowało w 2014. No w 2018 faktycznie byłam z siatkarzami. Nie wiem, czy zaraz pokażemy, ale powiem wam, to nie jest łatwa robota. Bardzo przyjemna, bo siatkarze to jest fantastyczna grupa. Mamy twoje zdjęcia, Olu, właśnie. A coś o szczegółach mieliśmy. Coś mówię, że... Dlatego, że to jest czerwony dywan. A to jest w ogóle świetne zdjęcie, Oli. Ulubione zdjęcie z mistrzostwa świata, to akurat z Piotrkiem Nowakowskim, który już nie gra w reprezentacji, ale myślę, że kibicował. Cichy Pit. Myślę, głośno wczoraj kibicował biało-czerwonym w tym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, ale tak, to jest praca na wysokości. Jak wiemy, siatkarze do najniższych nie należą, tak więc trzeba się ratować. Tu mi obcasy nie wystarczyły. Tak, to kierownictwo produkcji poratowało mnie i wzięło tuż taki stołeczek. Ile centymetrów wzrostu ma najwyższy siatkarz? 2,17 m. Nie, Bartosz Lemański, co prawda nie ma go teraz w kadrze, ale to najwyższy siatkarz. No 2,17, więc słuchajcie, naprawdę żadne szpilki tutaj nie A wiecie, kto się najmniej wyspał, jeżeli chodzi o to ostatnie spotkanie? Bartosz Kwolek, ponieważ został dzień przed ojcem, świeżo upieczonym. Ja wiem, że daj tak drugą zbieram, szansę. Daj drugą szansę. Ale ja nie mam do kogo to było. Ale nie, bo ty, ale ja chciałem przez siatkę, żeby przeleciało. No właśnie, poleciało. No tak, bo w tym momencie już Brazylijczycy byli tu. Ale brawo dla Łukasza, brawo. Tak, że dopiero będą, ale mamy nadzieję, że... Uważajcie, Gosiu, ekran. Tutaj już Robertem Lewandowskim idzie, rozumiem. To był as serwisowy, ale nie wyszedł. Dziękujemy. Do kuchni zapraszam. Tak, dziękuję. A w kuchni Jola Kleser i oczywiście chciałam tego wszystkie dania z ryżu.